Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. No jedziemy w tej chwili na Wejherowo, kierunek. No proszę Państwa, zima wróciła. No mamy dzisiaj, którego to dzisiaj mamy w ogóle? 14 marzec, proszę Państwa. Zobaczmy, jakie piękne widoki tutaj obejrzymy, tutaj te lasy, śnieg. No coś pięknego, zima, prawdziwa zima. 14 marzec. Ja jeszcze śniegu nie widziałem do tej pory, bo w Gdańsku to w ogóle nie było. Ale wjechałem teraz kierunek Wejherowo. I śnieg jest, jak widać, śnieg jest. Jest tutaj samochody, o proszę, jadą ośnieżone. No, pola też, o proszę, pokaż samochody. No, no, pokażmy drogę, no. Jedziemy tą drogą. Tutaj wszystko widać. Odzież robocza, tam jakaś firma jest, robi, o proszę. Produkuje. To jest produkcyjna firma pewnie. Jesteśmy w jakiej miejscowości, zaraz nie wiem, bo zaraz zobaczymy, tutaj jakaś geodezja jest jeszcze. O, proszę bardzo, tutaj osiedle, ładne domy, sklep rolniczy, maszyny rolnicze, Bieszkówko, 1 kilometr stąd mamy. No, tu jesteśmy, proszę Państwa, właśnie nie zdążyłem przeczytać, jaka to jest miejscowość. No, ale widać tu u góry, domy też stoją, roboty ziemne i transport ogłoszenia się, pokażmy tutaj u góry te domy. Tam też są domy, także tutaj ładne, ładne okolice. O, i lasy, proszę bardzo, tam pod lasem też jakiś domek stoi, można pokazać. Teraz będziemy przejeżdżać koło domu pod lasem. No i piękna zima zapitała tego roku tutaj na Kaszeby. No to wtedy ją. O, proszę bardzo, jak pięknie wygląda. Proszę, a to jest coś pięknego tu pokazać po prawej. Ten drzewa taki oszroniony, on pięknie jest. O, tutaj dom stoi piękny też, no właśnie nowo zbudowany jakiś, nie wiem co to jest. W każdym razie jedziemy, jedziemy. A, to było Kielno teraz. Pokaż Słupsku, Cielno. Cielno, pokaż Słupsku się mówi. Czyli teraz jedziemy do Cielińskoja Heta. Czyli to jest po Haszebsku. Kielińsko. Zobaczmy, jak to pięknie tu wygląda. No coś pięknego. Widok, te widoki są wspaniałe. Można zobaczyć sobie tutaj ten widoczki takie, o. Ślisko, no bo śnieg, śliskość pośniegowa, jak to mówią, leży na drodze śnieg. No jest niezbyt ciekawa dla kierowców droga. Ale no zima w końcu jeszcze, mamy zimę, proszę Państwa. No i atak mamy, proszę Państwa, tego koronawirusa. Ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że ten koronawirus to nam narobił, proszę Państwa, no bo no dzisiaj to, proszę Państwa, jeszcze latają, ale już jutro to nie polecą. Samoloty i pociągi dalekobieżne, międzynarodowe przestaną jeździć, więc tylko podróż samochodem, proszę Państwa, jeżeli ktoś chce. Ale w ogóle nie można pojechać za granicę, bo jest za granicę zamknięte. Do Polski tylko obywateli polskich będą wpuszczać. No i przestrzegamy młodzież, żeby te 2 tygodnie wolnego, bo zamknięto szkoły, żeby nie chodzili na żadne domówki, żeby tylko sobie, prawda, no, siedzieli w domu i oglądali telewizję, no i w komputerze, no trzeba się uczyć też, można zdalnie. Pokażmy tutaj trochę. Znowu tutaj widać przede mną ten śnieg po środku, nie taki rozjechany, rozbełtany, ale generalnie to jest biało i zima, no Nordpol, o, taka firma Nordpol, tam jest, proszę, o, Nordpol. No i tutaj dojeżdżamy teraz do następnej miejscowości. Kieleńska Huta się kończy, a zaczyna się Kamień. Kamień to Kamień. Kamień na Kamieniu. O, tutaj jest taka miejscowość Kamień. Jeżdżamy do Kamienia właśnie. No droga jest to, jak widać, malownicza. No bo ten śnieg i to wszystko to robi takie wrażenie prawdziwej zimy. Ja nie widziałem w tym roku zimy, dopiero teraz pierwszy raz, na koniec tego, zaraz będzie wiosna, tak, bo kiedy jest wiosna kalendarzowa? Nie wiem. Za parę dni. 20 chyba. No za parę dni, wiosna kalendarzowa, ale zima uderzyła, no tutaj zjeżdża na bok. Jedziemy dalej do przodu my. Przed nami cysterna spaliwowa. No, z taką pomarańczową, ostrzegawczą tabliczką, no bo wiadomo, to są specjalne samochody. Trzeba uważać na nie, bo są niebezpieczne ładunki bożą. Niebezpieczne, tu ładna kapliczka, proszę, o. Takie coś, no to na wsiach to kapliczki są ładne. Tu jest prędkość, o, tam pokazują 30 na godzinę. Jest tutaj taka, bo szkoła pewnie będzie też, no tutaj piękne domy, drzwi, okna. No jedziemy dalej.
Wycieraczki trzeszczą. Ale trzeba powycierać sobie, bo nie widać. Nie widać, o. Bo ta, o, ta polewaczka, jak to na klapie, proszę, ta, ta cysterna, przepraszam, się pomyliła z polewaczką. Stoi krzyż. No. I teraz jest taka droga jakaś, uwaga, taka specjalnie zakręcona. Będzie. Trzeba to zwolnić i jechać pomału. No właśnie tu. Pokazuje znak, a tutaj ładne domki pobudowali znowu sobie. Ludzie się z miasta już wyprowadzają na wieś, nie? Ja słyszałem, chciałem powiedzieć, że warszawiacy uciekają przed koronawirusem na wieś, prawda? Ja nie wiem, czy to jest dobre, no bo przecież na wieś też ludzie przyjeżdżają za granicę i tak dalej. No teraz już nie będą przyjeżdżać, ale no tak, niektórzy to po prostu sobie się wyprowadzają z dużych miast, dużych skupisk ludzkich, ponieważ no wiadomo, że najbardziej koronawirus będzie tam się rozwijał. Oby to tak się nie stało, no. Mam nadzieję, że te środki zapobiegawcze, które władza podjęła, czyli zamknięcie szkół i tak dalej, to wszystko spowoduje to, że koronawirus nie będzie się rozprzestrzeniał. No, jeżeli to w porę zrobiono, no bo wiadomo, czy ci na kwarantannie, co są, to nie są chorzy, tego nie wiemy, bo oni nie mieli testów w ogóle zrobionych. Jedziemy dalej. O, już mamy laszek taki ładny. Za chwilę dojedziemy, proszę Państwa, do Wejherowa, potem pojedziemy dalej do tego. Pojedziemy sobie przez ten las. No, tu widać, że warunki drogowe są trudne, bo cysterna zwolniła. No taki rozsądny kierowca tam jedzie, nie zasuwa taką cysterną, to trzeba ostrożnie, ale to jest 40 na godzinę, proszę Państwa, 40 na godzinę i roboty drogowe jakieś jeszcze tutaj gdzieś są, ale nie widać robotników, tylko ino widać jakieś kopary tam z boku. Są, no to więc jakieś roboty drogowe pewnie normalny dzień robią, ale ponieważ dzisiaj jest sobota, to nie widać tych robotników. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy biało-czerwoną flagę, proszę, bardzo ładnie tak zrobione. Co to za firma? Ergom. No tutaj się Lech reklamuje, wiadomo. Stil. Tam się reklamuje Stil. Studio fotografii. Serwis kontrolny. A tu okręgowa stacja, proszę pokazać, kontroli pojazdów też jest. No. Ulica Myśliwska, no tu nawet są ulice na wsi też, a tam piękne domy stoją z boku, proszę pokazać tutaj te domy. Tu po lewej domy, o. No mamy cmentarz po prawej, no w środku wioski. No to taka wioska dość duża, prawda? Bo to mówią. Są duże Polski, wielkie i większe, bo jest takie za Wejherowem wioska, chciałem powiedzieć, bo Bolszewo, prawda? Ja tam jeździłem na studia, robiłem, bo tam w Bolszewie w hotelu Wiktoria odbywały się studia z funduszów unijnych. Był taki projekt zarządzanie fundacjami i stowarzyszeniami, czyli organizacjami pozarządowymi. No i skończyłem te studia i dyplom mam teraz, no... i mogę zarządzać NGO, no bo zarządzam fundacją już od 15 lat, fundacją Sławpolu, Fundacja Sławpolu. O proszę bardzo, tutaj jest Grabowiec, tu już wjeżdżaliśmy do centrum wioski. No i chciałem powiedzieć, co do tego Bolszewa, to tam mieszka 7 tysięcy ludzi. W takiej wiosce 7 tysięcy ludzi, no to Bolszewo, no Bolsza wioska, jak to mówią, Bolszewo. Proszę pokazać kartuzy Wejherowo, teraz jedziemy. O, i teraz tutaj my jedziemy na Wejherowo, tak? Kierunek, czyli my jedziemy prosto. O, Wejherowo. Tu stacja paliwowa jest, ale mamy natankowane dosyć, także ostatnio jak jeździłem, bo ten samochód miesiąc nie jeździł, to chciałem powiedzieć, że nie mogłem dzisiaj wyjechać Renault Megane, ponieważ zamknięto i internowano mój samochód. Brama była zamknięta, no szkoły pozamykali, akurat drugą bramę też zamknięto i nie można było wyjechać, proszę Państwa, bo baseny też pozamykali, wszystko pozamykali. Internowano mój samochód i musiałem wziąć ten Renault Clio, który już miesiąc nie jeździł, no więc teraz trochę się przejedzie ten Renault Clio, no to nie jeździ, pełnosprawny jest, jak widać. No i no wycieraczki skrzypią, no ale jeszcze czyszczą. Proszę bardzo, jedziemy do przodu. Pokazujemy do przodu drogę. Oto ta cysterna nas tutaj, że tak powiem, blokuje, nie można szybciej jechać, bo cysterna, a tu zresztą jest 50 na godzinę, za chwilę będzie, jest 70, za chwilę 50, bo to się zmienia. To jest jakaś stacja paliwowa z po lewej, to może cysterna skończy się w stacji, no.
gdzie ona te paliwo bierze, no to wie. Cysterna jeszcze tutaj, proszę Państwa, no tak myślałem. Nie skręca do stacji, całe szczęście, będziemy mieli drogę wolną. Już nie będziemy się wlekli za tą cysterną, jedziemy do przodu. Pojechała sobie do stacji. I już przestało sypać tym cysterny, tym klapłotem, bo to cysterna klapała mi na szybę. Tutaj są jakieś maszyny, pokażmy, to budowa jakaś jest, pokażmy, tu jest coś kopią, koparka pracuje, prawda, o tutaj w przodu koparka jest, proszę bardzo, co się dzieje, dół wykopany, taki dół, pokażmy, wielki, coś tu budują, ale co, to nie wiemy. Może jakaś droga budowana, cholera, bo miała być budowana obwodnica jakaś, no ale zobaczymy, co będzie się budowało, nie wiemy na razie, idziemy dalej. Dałem znać, bo dopiero zapalił. No jedziemy dalej z przodu, tutaj już taka już droga jest bardziej czarna, nie ma tego śniegu tak dużo. No i proszę Państwa, no jedziemy dalej, także no, kierunek Wejherowo, tam dalej pokażemy Wejherowo, tu jest Przemuć się kończy, Przemuć się skończył. Jedziemy dalej, pokażmy ten samochód, co nas wyprzedził. No, tu za Szechłodem już. I teraz mamy do Szczaną 70, więc jeszcze jedziemy przed Oczyno. Przetaczamy się, musimy trochę zwolnić. No, dziękuję bardzo. Polska Telewizja Narodowa, redaktor Słowo Ziemiński dla Was z drogi do Wejherowa.